Panie marszałku, Wysoka Izbo. Oficjalne założenia budżetowe to inflacja na poziomie 2,7, wzrost wynagrodzeń 1,9, zatrudnienie, wzrost zatrudnienia 0,2, a bezrobocie 12,4%. Już te założenia świadczą o tym, że realne dochody obywateli państwa polskiego realnie spadną, a bezrobocie wzrośnie, bowiem pan zawsze się myli, panie ministrze, i pan nigdy nie podaje właściwych danych. Ale nawet z tych danych, które pan przytoczył w budżecie, wynika, że realne dochody spadną, a bezrobocie będzie wzrastało. Proszę mi w takim razie powiedzieć, co państwo przewidujecie dla regionów, które już w tej chwili są objęte strukturalnym bezrobociem. Myślę tutaj zwłaszcza o swoim regionie, o mieście Radom i całym regionie radomskim, gdzie to bezrobocie oscyluje od 20 do 40%, a więc jest dwukrotnie, a czasami czterokrotnie wyższe od średniej krajowej. Czy będą jakieś programy specjalnie dla tego typu regionów? Czy też musimy się już w tej chwili zgodzić na to, że jesteśmy obywatelami Polski jakiejś kategorii B? Bo z tych założeń budżetowych to wynika. Dlaczego państwo przesunęliście w czasie realizację kluczowych dla tego regionu inwestycji? Myślę tu przede wszystkim o drodze kolejowej numer 8. Dziękuję, pani poseł. Zdołała pani poseł zadać kilka pytań. Proszę o zabranie głosu kolejnego pana posła. Nie wspomnę o tym, że nic się nie dzieje na zachodniej obwodnicy miasta Radomia i na S7. Czas minął.